Dragon Riding. To jest to, tak? Hello internet, Taliesin here, and today we are talking new World of Warcraft expansion Dragonflight, which is kurde, ale to jest streamer privilege, że oni mogą sobie grać, co? Now in alpha, which means for the first time people are getting their hands on it, like right now, as you watch this video, which is pretty awesome, and even more awesome, bzdura. A few YouTubers, including us, were given super secret early access to the alpha. Aż Battle.net, sprawdziłem jeszcze raz. But even before the current closed build went live, which means we have spent the last few days wasting hours in the character creation choosing between the 80 octillion customization combinations for our new Drakthyr evokers. No, bez przesady. Video deep diving into that class alongside this one, exploring every nook and cranny of the Azure Span Zone, which is the best zone in the Dragon Isles because it's where the Tuskar live, being overwhelmed by the new professions and talent trees, but also something else which you may not have been expecting. Ale profesje to są dwie na razie tylko, prawda? Alchemy i Blacksmithing. Up until this point, Dragon Riding, one of the new systems of the expansion, which has kind of gone under the radar a little Czyli bit, like, obczajamy w tym filmiku przede wszystkim Dragon Riding, I'll judge it when I see it sort of thing, you know? Well, here's the thing, internet, we have now seen it, and here's the thing, internet, it's amazing, and not in a, oh, thank goodness they didn't dick it up, that's kind of amazing, low bar kind of way, but in a genuine, game-changing, legitimately one of the best and most important changes to the game that has ever happened kind of way. Czyli Taliesin twierdzi, że Dragon Riding jest mega zajebisty i że to jest jeden z najlepszych feature'ów, jest w tytule w sumie, w ciągu ostatnich 20 lat. Internet, Dragon Riding is an absolute triumph, and not just in terms of how it works, but in what it does to your entire gameplay experience. I am not exaggerating when I say it revolutionizes the core loop of WoW in the best way possible. And if Dragonflight is remembered in fond terms as a good expansion, Dragon Riding will be one of the main reasons for it. So ciekaw jestem strasznie, jak ten Dragon Riding dokładnie wygląda w stosunku do gier. Join us as we talk you through how the system works in the current build, why it's so good and makes the game so much better, why Dragonflight is the flying expansion, okay? Go, oczekuję, go, go. Że jest znacznie lepsze. Go, 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 go. So in this first build of the Alpha, we are dropped into the Azure Span, which in terms of leveling will be the third zone that you quest through out of four. So when we begin our journey here, we have already traveled through the Waking Shores and Onaran Plains, which means... A to jest chyba nietypowe trochę. To ja nie zwróciłem na to uwagi nawet, bo w pierwszej, tak jak napisali, w pierwszej fazie Alfy będzie jeden zone, ale zazwyczaj to był chyba pierwszy zone. W Alfie Shadowlands myśmy dostali najpierw Bastion, w BFA pierwszym zonem do testowania, o ile się nie mylę, był Drustwar. Wydaje mi się, że Drustwar, tak kojarzę mniej więcej, jak się logowałem. We are in possession of two different drakes to ride. The renewed Proto Drake from the first zone and the Windborn Velocidrake from the second. Yeah, I know. Okay. Dragon riding is a skill that you level up. And after those two zones, we currently have... That you level up. No to tak jak właśnie, że tak powiem, no powiem bez ogródek przewidywałem, no to będzie po prostu, to będzie system progresji, który będzie rozwijany i zapewne będzie to tak, że po prostu... I to jest właśnie odpowiedź na to... czemu nie będzie tak naprawdę flyingu od razu, bo to jest system, który, wedle którego będziemy latać coraz bardziej, ale w pierwszych fazach tego to będzie takie latanie, znaczy nie wiem, to dobra, zobaczymy zaraz, czy tak będzie, żeby nie było. Abilities, Skyward Ascent, Whirling Surge, and Surge Forward. Ability mamy w czasie latania. Time gate, tak, dokładnie, time gating, dokładnie tak, z ust mi to wyjąłeś. Okej. Dragon riding we have been testing for the last few days is at most half as efficient and complete as it will be by the time you hit max level. So bear in mind as I tell you how brilliant dragon riding is that actually it's much much better than this. But how does it work exactly? Well, let's go in stages. No. Here is me on my drake. Let's say I want to take off and fly to that beautiful Tuskar village over there. Mm. From a standing start like this, I can just press Skyward Ascent and launch myself up into the air using one of my vigor points. And from here on in, it vigor. Is go time. Whereas standard WoW flying is basically just swimming in the air, dragon riding is very much more tak. About momentum and velocity. There is no hovering in midair in one place with dragon riding. That drake is now moving, and all I have to do is aim that momentum where I want it to go, landing in the village like a textbook flying Chad. But for further distances, you need to maintain. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne.
w ramach Dragon Ridingu nie będzie można, tak jak przy Flyingu, po prostu stać w miejscu, w cudzysłowie latać w miejscu, po prostu tak sobie stojąc. Znaczy, no na początku. Speed, or using surge forward, which uses a vigor point. And when the wind and graphics are whistling through your wings, the sound design on the system is amazing, by the way, that means you are currently not losing momentum. You are still gradually losing height over time, but you're not suddenly going to come to a stop or anything, unless you just aim your nose upwards for no reason. The real fun begins when you have enough height and speed to get the blue glow thing. I don't know what it's actually called, but when the blue glow thing happens, your vigor bar starts to refill like it does when you're not flying, replenishing a vigor point every time it does so. So you can keep surging forward to get momentum or skyward ascending to gain height. And with a decent enough starting point, you can literally cross the breadth of the zone without having to land. And yes, obviously it takes a bit more thought, engagement and effort than the current press button make go system that we have right now, but it genuinely does become second. To może jednak się trochę myliłem. To może jednak się trochę myliłem. Bo to jednak wygląda tak. Ja na początku zakładałem, że Dragon Riding będzie działał tak, że będą pewne miejsca, do których dostać się będziemy mogli dopiero wówczas, gdy do odpowiedniego poziomu ten Dragon Riding rozwiniemy. A tak jak to tutaj oglądam, to to wygląda, jakby można było się tym oto ridingiem dostać właściwie wszędzie od razu. Nature very, very quickly indeed. And I know what you're thinking. You're thinking, yeah, but Tally, why? Why do I want a system that takes more thought, engagement and effort than the current press button make go system? No, żeby było ciekawe. That is genuinely a fair question, but don't worry, because it has got two really good answers. Firstly, speed. Dragon riding is much, much faster than standard WoW flying. Not just over long distances, but short ones too. In the third leveling zone, Jest, czyli Dragon Riding jest szybszy od flyingu. Zooming from one quest to the next, one mob to the next, tak wygląda. And it is incredibly efficient, which is a pretty good reason by itself, but the absolute best answer, of course, is that it is fun. And not just fun compared to the relatively stilted and passive iteration of WoW flying that exists now, but genuine, honest to goodness fun to do. And again, both over long and short distances. Because there are obvious set pieces with Dragon Riding that the game hands to you on a platter. Znaczy, to jest takie, to wygląda mi na coś, co tak naprawdę trzeba po prostu, że tak powiem, przeżyć empirycznie samemu i strasznie ciężko to ocenić po prostu po samym oglądaniu tego, to trzeba jakby być w kontroli tego i zobaczyć jakby jak to dokładnie działa, ale jakoś, znaczy, to wygląda bardzo fajnie, ale jakoś tak, aż tak super, mega ekscytująco. Ale może tak. Be at the top of a big cliff or tower, and then Kalagos or whoever will be like, hey, nice one, champion, we did it. Let's meet up literally the other side of the map. And you're like, ooh, can I make it there on my dragon? And the answer is... Fajnie, że pokazał tak to jeszcze. Aha, taki speed up. No? Spoko. Mi się wydaje. Wygląda to bardzo fajnie, ale mi się wydaje, że żeby to było takie naprawdę takie engaging i fajne, to i ma to potencjał na to, żeby to tak zrobić, to będą musieli i mogli przede wszystkim, to jest najważniejsze, zrobić content wokół tego. Na przykład, nie wiem, wyścigi jakieś, czy tam, nie wiem, czy to w ramach World Questa, czy czegokolwiek, ale jakby wiecie, to jakby to jest bardzo fajna podstawa do tego, żeby z tym pójść dalej i żeby to rozwijać dalej, nie? Ale naprawdę muszę powiedzieć, że ja się chyba myliłem. Ja się naprawdę chyba myliłem. Ten flying wygląda tak, że wszędzie, tak, no nie wiem, z tego co widzę przynajmniej, to wszędzie się będzie można, tam do tej górki na górze będzie można chyba podlecieć od razu, nie będzie trzeba tego robić. Ale w tym momencie mam pytanie, to na czym, to teraz jest, pojawia się pytanie, na czym dokładnie ma polegać ten system rozwoju tego, nie?
And that's very cool, clearly. But actually, what is really surprising about dragon riding is how fun it is over shorter moment-to-moment distances too. Like in, say, a kill or collect 10 things quest. Because in those situations, you're only using one vigor point at a time, taking off with Skyward Ascent and then swooping down to Earth again like 100 or so yards away, which means that your vigor... Szczerze, bo widzę, że tutaj jest dużo mowy o tym. Ja bym był, to byłoby dosyć radykalne rozwiązanie i Blizzard dostałby bardzo duży backlash, jakby tak zrobił, ale ja uważam, że oni powinni na jakby przyszłościowo dragon ridingiem, tym całym systemem latania, w ogóle zastąpić latanie w WoW. I wiązałoby się to z pewnymi dyskomfortami. Może pewnie nawet takimi, o których ja nawet teraz nie myślę, bo na przykład nie można byłoby latać w miejscu. Ale ja uważam, że to po prostu, to jakby, to jest ciekawsze po prostu. Bardzo dziękuję Efrain za Primeszkę, bardzo, bardzo dziękuję za Primeszkę. I jakby, to byłoby w wielu miejscach jakby niekomfortowe, ale to najzwyczajniej w świecie jest bardziej angażujące gameplay. Tak mi się wydaje. Raz jeszcze, wiem, na pewno wiele osób by się bardzo tym oburzyło, gdyby tak zrobili. I sądzę, że tego nie zrobią. Tak szczerze, sądzę, że tego nie zrobią. Nie, właśnie, żebyśmy zrozumieli. To, co ja mówię, ten koncept polega na tym, że ten system działa na wszystkie właśnie flying mounty. I to jest odpowiedź na pytanie, co z tymi flying mountami wszystkimi byłaby odpowiedź, co z tymi wszystkimi flying mountami, co do tej pory były. Bo szczerze, ja jestem już na ten moment pewien, że gdy tylko wejdzie riding w Dragonflight i ja wejdę na flying mount, to ja mam takie... totalnie nie jest to samo. To już widać. Będzie to wyglądało dziwnie strasznie. Breakneck speed and velocity in an action which is in itself fun just for the sake of it, quite apart from what you get from it. And that is the real genius of dragon riding. Because usually in WoW, travel is a hindrance to be overcome in the most efficient way possible. That's its purpose in the game. You need to get from A to B, and at first you can only walk, and it takes ages, but then you get... Powiedzmy to szczerze, to jest nudne. To jest nudne. Przemieszczanie się od punktu A do B flyingiem jest po prostu nudne. Flying w WoWie, ja zawsze to tak postrzegałem, flying w WoWie, jego fajnym momentem tak naprawdę to jest pierwszy moment, jak w krainie, której do tej pory musiałeś z buta zapierdzielać, możesz wejść i zobaczyć to wszystko tak od góry, a potem to już jest takie sobie jest po prostu, tak? Jakby to jest taki, to już traktujesz jako taki, po prostu taki, takie coś, to trzeba odbębnić, tak? I... To naprawdę wygląda jak coś, co spowoduje, że w ogóle przemieszczanie się będzie po prostu fun to play, będzie fajne. I to jest właśnie podejście, które powinien Blizzard mieć, jak projektuje content. The fun in flying in WoW has always come from making the content easier, quicker and more efficient. It's fun because it makes the boring bit in between the fun gameplay loop of questing and combat shorter. But dragon riding changes that dynamic, because now travel is a fun part of the gameplay loop. It is as fun as the things it is taking you to, and so your minute-to-minute loop goes from being moments of gameplay divided by moments of travel into much more often being gameplay leading into gameplay. And you might think that I'm going over the top here, mm-hmm. but I promise you, I have lost track of the amount of times in this alpha when I've done some standard kill 10 things quest or pick 15 herbs quest or some... Tutaj właśnie pytanie brzmi, właśnie to jest fajne, ale pytanie brzmi, na ile po miesiącu jakby latania tym, to już faktycznie to gdzieś tam zacznie zajmować tę samą pozycję co flying, że no to jest taki po prostu standard. Dlatego też właśnie moim zdaniem, jeżeli to naprawdę będzie takie fajne i to fajnie wyjdzie, Blizzard powinien iść za ciosem i robić content jakby wokół tego. Mówię, jakby tak mi, ciężko jakby mi tu podać jakiś przykład, no ale niech będzie, nawet nie wiem, jakieś właśnie zawody w ridingu, jako nie wiem, jakiś World Quest, cokolwiek, jakby w tym stylu, a może dałoby się pójść dalej, nie wiem, jakiś nawet jakiś combat, kurde, na Dragon Ridingu, czy coś, wiecie, content, po prostu content z tego zrobić, według tego samego myślenia, co na przykład robię teraz z profesjami, nie? Every moment of that. Let's do it again. That's dragon riding that has done that. Sometimes I die, it's hard to believe, I know, but it's true. And I have to fly back to my corpse on a ghost dragon, which uses standard WoW flying rules. Yes, and I hate it. It's terrible. Not just slow, but comparatively incredibly boring and undynamic compared to the dive bombing firework display that I've gotten used to. I cannot overstate how revolutionary this feels. And I genuinely cannot remember the last time a new feature in WoW had me this sold, so excited.
so early on. And here's another thing. Yes, the physics and movement of dragon flying is terrific, but another reason it feels so good is because the Azure Span, at least, is designed from the ground up with this. A to nie. To Blizzard mówił wprost od początku, że właśnie Dragon Knights dlatego między innymi są tak wielkie, w sensie mają być dużym kontynentem, bo są właśnie zaprojektowane z myśleniem o Dragon Ridingu. Ale fajnie w ogóle, że też mamy w ogóle pierwszy taki, jakby z naszej strony taki preview, w ogóle możemy spojrzeć na to, jak ten zond wygląda. Jedno teraz mówimy o minusach. But going across and up, it's obviously impossible to keep velocity going in the long run and eventually you're going to come back down to earth, likely before you've reached your destination. It doesn't happen all that often though, because the Azure Span is exquisitely designed in such a way that there always seems to be a handy point of elevation to launch yourself from. And the verticality of the zone is such that I am constantly surprised. Ja jestem myślenia, że takie rzeczy właśnie które powodują, że coś jest niekoniecznie właśnie łatwiejsze, a może być właśnie trudniejsze, które powodują pewien ten jakby... To niekoniecznie jest złe, mało tego, to właśnie może być fajne. Tylko mówię, ja jestem takiego trochę, mi się wydaje, czasami kosmicznego myślenia. Ja na przykład, ja lubiłem Nazjatar. Ja wiem, że bardzo wielu ludzi nie lubiło Nazjataru, nie cierpiało i w ogóle zonów tego typu, bo są one trudne do nawigowania. A ja właśnie, ja lubię takie rzeczy. To, że coś jest, coś ma pewne utrudnienie, to niekoniecznie musi oznaczać, że to utrudnienie jest czymś złym game designowo. Ale czy tak jest przy tego ridingu? Rzeczywiście nie wiem. Basically, this is a zone built for flying. Built to get the best out of this system. And you feel like as much design thought has gone into making intuitive... To jest w sumie też słuszna uwaga tutaj. Bo ja w ogóle czytam to wszystko, co piszecie. Dragon Riding ma też jedną zajebistą cechę, której nie możemy tutaj nie docenić. Jest bardzo... jakby to powiedzieć... To jest content, który jest wycelowany... Nie, właśnie wycelowany to jest źle powiedziałem, bo nie jest tylko, ale... O inaczej. To jest content, który jak najbardziej spodoba się temu szerszemu, bardziej casualowemu graczowi. To jest właśnie to, czego moim zdaniem w WoWie w ostatnich latach brakowało. I oni naprawdę tutaj mają, kurde... Oni chyba, oni skumali chyba naprawdę. Nie wiem, czy oni to mówili, wydaje mi się, że nie. Może nie pamiętam, ale ja w ogóle jestem, muszę powiedzieć, aż zaskoczony, że Dragon Riding, nie wiem, czy słyszeliście, ale jest od wejścia w Dragon Riders. On nie jest od endgame'u. On nie jest od maksymalnego poziomu. On jest już w czasie levelowania dostępny. Ja jestem tym zdziwiony. Ja jestem naprawdę zdziwiony. Ja nawet nie wiem, czy to jest na pewno dobrze. Through a new continent on foot before gaining the keys to ease at max level, usually half the entire expansion into max level. In Dragonflight, you turn up in a frankly shitting massive new continent, and straight off the bat, Blizzard like, hey, you wanna fly? Go ahead! Oh, and also, it's 10 times more fun than flying usually is, and also there's loads of Tuskar here, which isn't really relevant to the flying, we just thought you'd like it. Okay, bye! And that's why, even on the occasions when you do mess it up and have to trot along for a bit on the ground like an absolute scrub, you don't really mind, because in any other expansion... Nie będzie każdy latał na autolataniu i awkował... Inaczej, jeżeli myślisz, że każdy będzie awkował na autolataniu i awkował na drugim ekranie, aż doleci do lokalizacji, to nie uważałeś, jeżeli chodzi o to, jak działa ten Dragon Riding. This is how you'd be getting everywhere anyway. W sumie fajnie, że to napisałeś, bo to właśnie to jest to... Tak jak to Taliesin opisuje, tak jakby raz jeszcze, tutaj ja to jakby sugeruję się tym, co tu jest, jakby mówię to, co widzimy, ale jakby właśnie to, jak Blizzard moim zdaniem powinien był do tego podejść, do designu tego kontentu i chyba wychodzi na to, że podszedł, to jest właśnie to, żeby to był gameplay, żeby to było angażujące, właśnie, żeby to nie było coś, właśnie, że nastawiasz sobie, jawkujesz, tam idziesz do łazienki, kurde, wracasz i dolatujesz, tylko właśnie, żeby to była gra sama w sobie, żeby przemieszczanie się od punktu, tak jak Taliesin zresztą to mówił, żeby przemieszczanie się od punktu A do B, to nie było po prostu coś, jakiś zbędny, po prostu zbędna pętla do przeskoczenia, tylko żeby to był gameplay sam w sobie. I że na przykład szybciej dolecisz, im lepiej
w cudzysłowie zagrasz ten Dragon Rider. To jest zona, która czuje się tak otwarta, w sposób, że, well, oczywiście Shadowlands definitely didn't, but in a way that honestly no modern WoW expansion really has. And it's wild to think that it was a thoroughly modern reimagining of a 16-year-old game mechanic that actually allowed this zone to ironically feel so old school and nostalgic in many ways. Another reason for that. Ale znowu, to moim zdaniem właśnie pokazuje to, że oni jednak, że tak powiem, nie żartowali z tym, kiedy mówili, kiedy i on mówił, yep, że w Dragonflight oni chcą bardziej się pochylić nad takim właśnie niekompetytywnym contentem. Na tym właśnie to zawsze nazywamy, że to jest pocenie się tego, że kompetytywny content i tak dalej, to jakby oni skumali, że jednak trzeba się pochylić nad tym właśnie, co jest po drugiej stronie, co dotyczy bardziej większości graczy. I... No i to jest, to uważam, bardzo słuszny kierunek. The main story flies by, but there's loads of side quests in far-flung parts of the zone that the campaign gets absolutely nowhere near. And it's Tuskars and Gnolls and Ghost Hearthstone players and the Kirin Tor in the Explorers League. And honestly, it's a delight, but that's a topic for another time. Okay, another reason dragon riding is awesome. Customization. Throughout the zone, I unlocked loads of really cool customizations for my blue drake, the mount specific to the Azure Span, including new horn shapes, tail details, new scale designs so you don't have to be a terrifyingly smooth-skinned AI smurf dragon, and even a lovely wise beard. And in case the potential for Drake customizations as a trusty source of rewards throughout the expansion isn't obvious, if you get Gladiator in Dragonflight Season 1, this is what you can make your Drake look like. God damn it! God damn it! Wiecie, z czym mi się to kojarzy? To będzie jakby intuicyjnie, to jest porównanie do czegoś zupełnie innego, ale właśnie jest moim zdaniem duża analogia pomiędzy tym, a na przykład, i tym, jak oni chyba widocznie do tego podchodzą, a czymś, czego mi w WoWie bardzo brakowało, związanego z player housingiem w ESO, trofea. I teraz, zostańcie ze mną, i teraz Blizzard może wam dać inne nagrody, za na przykład za zrobienie rajdu. Mało tego, że dostajesz, wiadomo, standardowy pakiet, to dostajesz też właśnie na przykład unikalną kustomizację do tego mounta. Albo właśnie jesteś gladiatorem, albo właśnie jakieś tam Mythic Plusy zrobiłeś, albo coś w świecie znalazłeś, albo jakiś achievement. Wszystko. Po prostu to jest jakby, to jest właśnie to samo, co ja zawsze mówiłem o player housingu, że jakby tworząc coś takiego, dajesz cały nowy zestaw obok mountów, farmienia mountów, transmogów i tak dalej, cały jakby katalog nagród. I jakby to automatycznie, jakby jak powiążesz te nagrody z całą resztą gameplayu, to po prostu całość gry i granie po prostu w grę staje się bardziej wynagradzające. According to Brian Hillings' interview with Mr. GM a few months ago, brzmi to świetnie. Ale szczerze? Jak patrzę na... Ja wiem, to jest alfa, tak? To jest alfa i to jest w ogóle pre-alfa jednak, w sumie nawet. Ale jak patrzę na ilość tych kustomizacji tego i tak dalej, to ja nie mam wrażenia, że tego... Bo ja teraz nie pamiętam, ja teraz przekręcę, ale Blizzard mówi, że tam są tysiące po prostu opcji, tam kombinacji, sorry, tak? Jakby tam, że to w ogóle jakieś tam zwariowane... Chociaż tu trzeba też pamiętać, że są cztery wariacje smoków, nie? To jest jeden z czterech, jak dobrze pamiętam, i każdy z nich będzie miał inne, wiecie, to jest jakby cztery rasy, można powiedzieć, tak? No bo to jest dosłownie UI z Barbera i tak jak inne rasy mają inne kustomizacje, tak chyba będzie inaczej jakby przy smokach, nie? Riding customization. And the thought of similar cool, unique appearances being earnable from other content and achievements is mouth-watering, frankly. And speaking of other content, time trials. Dotted throughout the zones are bronze dragonflight dudes who will invite you to take part in time trials on your drake through standard and advanced courses of whizzing around the zone flying through hoops. And they are great, obviously, because dragon riding is great, and I am always in favor of good single player content just for the sake of it. The terrific physics of this system mean it's a complete no-brainer. But Morgan Day has mentioned in a couple of interviews now that he likes the idea of races between players. So if we see these getting adapted for multiplayer further down the line, that's just a... Patrzcie, Blizzard mówił, że poprawi reagowanie na feedback. Nie minęło 10 minut, od kiedy ja powiedziałem, że zajebiście byłoby zobaczyć w ramach Dragon Ridingu wyścigi. A one już są na alfie. Another obvious win, frankly. Znaczy, no nie są na alfie, tylko powiedzieli, że będą, ale to jest to właśnie, o co mi chodzi. To jest właśnie to dokładnie, o co mi chodzi.
Jaram się. Zajebiście. W ogóle kojarzy mi się to... graliście w Harry'ego Pottera, te singlowe, te pierwsze, te tam... Jak były namiotle, te takie quidditchowe misje i tak dalej, to tam też było coś takiego. Z czymś jeszcze w ogóle mi się... Ale serio, niektórzy na to spojrzą i powiedzą, ale co to tam, po co to jest, przecież to nie jest żaden poważny content i tak dalej. No ale właśnie o to chodzi, że to nie jest poważny content, właśnie to... To jest rodzaj kontentu, o którym ja mówię od 4 lat, że brakuje w WoWie. To jest właśnie to. Naprawdę. Moim zdaniem właśnie to jest to, czego brakuje i to jest coś, na czym się powinni bardziej skupić. Ja wiem, że się trochę powtarzam, ale to jest właśnie to. Good old crack, it also taught me some new super swoopy routes between places on the map. So it serves an educational purpose beyond its entertaining brief. Okay, time for a bad thing. It kind of ruins flying. Yeah, basically, going back to standard WoW flying after dragon riding is horrible. It's like watching an unremastered sitcom from the 70s on your modern TV. Dull, wooden, and really slow. And sure, dragon riding isn't gonna feel this pure and fun. Że flying po prostu, jakby, jak się z dragon ridingu przechodzi na standardowy flying, to się po prostu czuje to przestarzenie tego flyingu. Ale to właśnie dlatego ja uważam, że tak naprawdę, znaczy dupska pękłyby strasznie, tak? Ale jakby i byłby straszny backlash, ale naprawdę mi się wydaje, że Blizzard powinien się pokusić na ten odważny krok, żeby docelowo wymienić flying na taki bardziej angażujący system, jakby na całą grę, nie tylko na Dragonite i tyczący wszystkich małpów. Just like everything else you do for hundreds of hours in your favorite video game. But dragon riding feeling less special and unique with time will actually make current flying even more, even worse by comparison. And actually, this is a major problem, because if this does remain a Dragon Isle's only system, going back to normal flying, or God forbid, ground mounts for 2 patches and then normal flying in 11.0 will be a more wretched feeling than any borrowed power like artifacts or legendaries disappearing. But that... To jest bardzo słuszna uwaga. To jest bardzo słuszna uwaga, że pamiętajcie, że na dzień dzisiejszy Dragon Riding to jest system tyczący się Dragon Isles. I teraz, co jeśli w następnych patchach, no jakby wiecie, Dragonite. I następny patch czy dodatek, nowy zone, no to już nie ma tego systemu, bo to jest system związany z Dragon, przecież Isles. Trochę i będziemy musieli na przykład chodzić na, ale w ogóle, bo tutaj w sumie jeszcze jest jedna rzecz, bo tutaj Taliesin mówi o tym, że flying jest przestarzały, nie, i w ogóle, ale mało tego, to jeszcze pomyślmy o tym w ten sposób, ground mounty, lądowe mounty są kompletnie w ogóle... Nie ma ich. Nie mają żadnego zastosowania nagle, tak? Znaczy nie żadnego, bo to w tym momencie jakby, wiadomo, używamy ich na Mythic Plusach niektórych może rajdach, na niektórych, na Battlegrandach, tak? Jakby jakieś tam zastosowanie jest, wiadomo, jakby ja, to jest pewna hiperbola, ale jakby generalnie ich zastosowanie się bardzo drastycznie zmniejsza, nie? I wiecie, wszystkie mounty i tak dalej, kiedy do tej pory mieliśmy i w ogóle, no to tak trochę odchodzą do lamusa, nie? To jest jakby słuszna uwaga, że to jest taki trochę tak z drugiej strony, trzeba to też na to spojrzeć. Right, tak, to jest na przyszłość, oczywiście. And you know what? Maybe every other zone on the Dragon Isles will be terribly designed for dragon riding and it will be nowhere near as fun or impactful. Maybe Blizzard will alter or slow down the progress that you make on leveling dragon riding, which makes the entire thing a whole lot less fun. Who knows anything? Właśnie. Może ja się pospieszyłem trochę i może faktycznie będzie tak, że oni na tej alfie tutaj, oni lepsi, równiejsi od nas po tej drugiej stronie, co mają już alfę, to może oni dostali Dragon Riding już rozwinięty. Być może my, jak będziemy grać w Dragon Flight, to na początku będziemy o wiele, ten nasz Dragon Riding będzie miał o wiele mniejsze jakby zdolności i faktycznie jednak będzie tak, jak myślałem, że będzie, że wiecie, że nie będziemy mogli, on nie będzie taki super zajebiście rozwinięty od razu, tylko i na przykład będą pewne wysokości czy coś, do których nie będziemy mogli się dostać, ale szczerze? Ja nie wiem, czy to by nie było fajniejsze. Znaczy, raz jeszcze, to jest pewne jedna z tych rzeczy, gdzie tam ludzie, jakie time gating, i tak dalej, ale wiecie, system progresji, nie, jakby rozwój tego i tak dalej.
No nie wiem, zobaczymy. No, tak tylko mówię. No tak tylko. It can happen, but right now this is genuinely great, guys. You're gonna love it. It is a game changer. It's the future and it's now. But what do you think? Are you excited or ever so slightly annoyed about my gushing review of the Dragon Riding system so far? Is it the slam dunk feature that WoW needs, or too little too late? It's just a Guild Wars 2 thing anyway, dead game. Let me know in the comments below. And don't forget, we've got our deep dive into the Drakthyr Evoker customizations and gameplay video, and an interview with Morgan Day as well, both either out right now or on their way in the next 24 hours. On their way. And an episode of the weekly reset coming too, where we'll be going over all the data mining and community reaction now that Alpha is out in the open. But thank you for joining us today. If you like this video, don't thank me. God damn it, no. Znaczy, ciężko aż powiedzieć. Ja ten Dragon Riding traktowałem tak, że jestem bardzo ciekawy tego systemu. Nie powiedziałbym, że to był jakiś system z Dragonfly, na którym byłem jakiś super mega nahypowany. Raczej to już prędzej chyba profesję tak traktowałem, że to ten, ale jeżeli oni by faktycznie szli w tym kierunku. Wygląda to fajnie, powiem w ten sposób. Wygląda to, wiadomo, że wygląda bardzo fajnie, choć znowu to jest raczej coś, mi się wydaje, co trzeba samemu stać. Jakby ciężko jakby ocenić to, czy to jest fajne, czy nie, po prostu widząc to, z tego prostego powodu, że tutaj wchodzą takie rzeczy, jak wiecie, responsywność gameplayu, nie? Czy to jest płynne, czy naciskanie tych przycisków, jakby ten i tak dalej. Jakby to jest coś, co jakby empirycznie chyba trzeba po prostu jakby faktycznie zobaczyć, żeby, wiecie, żeby to tak realistycznie jakkolwiek ocenić. Ale naprawdę, jeżeli to jest podstawa do tego, by robili dalej, to rozwijali dalej, robili content z tym związany, wpisali to w pulę nagród i tak dalej, a wygląda na to, że tak będzie, kurde, to naprawdę może być zajebiste. Ale zobaczmy. Blizzard napisał, że testowanie będzie skupione na pojedynczych krainach. Jak w innym buildzie będzie nowa kraina, to obecna będzie wyłączona, aż nie przetestuje wszystkich. O, okej, okay. Dobra. Oczywiście, żeby było lepsze, w dodatku z GW2 odnoszę się do tego, bo basically biorę pomysł tego wraz z puszowaniem. Tak, i fura tutaj. Wraz z puszowaniem story i progresowaniem odblokowywało się mounty i umiejętności, zwiększało możliwość eksploracji mapy i wcześniej dostępne punkty stawały się dostępne. Dokładnie. Znaczy, no raz jeszcze, ja wychodziłem, nie wiedziałem, że nie wiem, czy tak jest. Nie wiem, jak jest w Guild Warsach, jakby to ci wierzę na słowo, ale ja zakładałem, że uczynienie tego, z tego systemu progresji, czyli coś, co rozwijamy w ramach grania w Dragonflight, no to jest jakby, żeby zrobić z tego system progresji, to mówiąc inaczej, musimy zrobić tak, żeby on był jakkolwiek wynagradzalny. A żeby był wynagradzalny, to ten Dragon Riding musi wyglądać tak, że na początku nie będziemy mogli z niego wycisnąć wszystkiego, jakby, wiecie, o co mi chodzi, nie? No, ale nadal chyba będę trwał przy tym założeniu, że no tak chyba będą musieli to zrobić, a ludzie się zasrają, że to jest time gating. Trudno, no ale zobaczymy.